Żulczyka czytam po prostu od deski do deski. To jest jakaś uzależniająca, toksyczna literatura, która mnie wkręca. Dawno temu w Warszawie przeczytałem Longiem przez 3 dni. Naprawdę? Tak, ale siedziałem... Czyli zarywałeś noce? No, w ciągu dnia czytałem, miałem akurat czas, ale to kompulsywnie zrobiłem. No właśnie, bo mnie fabuła zaciekawiła. Czarodziejską górę Thomasa Manna próbowałem czytać, to była masakra. To było jakieś wyzwanie. Ale wspaniała książka. Ale to nie dla mnie.